Budujemy drona, a zapraszam. A dokładnie, zadanie od użytkownika gamer, coś drona bądź też śmigłowiec. Mogłem sobie wybrać, ale ja wiecie, z racji tego, że jestem zapalony aktualnie na drony i na te zabawki, to budujemy drona i mogę sobie ułatwić całą twórczość w tym momencie balonami, ale nie wykorzystując ich jako głównej siły, która to mnie podniesie. Jeszcze dodatkowo mam wylądować na najwyższym punkcie i potem zlecieć, czyli prawdopodobnie tutaj najprawdopodobniej to się nie uda, aczkolwiek spróbujemy. To ja mówiłem, Candy, tak? Ja tu jestem, ja to mówiłem, aczkolwiek co z tego wyjdzie, zobaczymy sami. To by się mogło udać. Kurczę, fajnie. Najpierw weźcie, wiecie co? Rozważmy... Co to jest? Nowa rzecz doszła. F. Mogę to obracać albo rotate chociaż. Okej, okay, ale cały czas, zobaczcie, jest w jedną stronę podniesione. Tak, to ja mogę, wiecie, latać w dupę. Tak, czyli się kręcą tylko to. A w dronie jest tak, że dwa śmigła po przeciwnej stronie, po przekątnej, kręcą się w jedną stronę, a dwa po przekątnej w drugą. Z tego względu, żeby dron się nie obracał wokół własnej osi w jedną stronę, tylko żeby, wiecie, one się stabilizowały. Jak na przykład chcę go obrócić, to wtedy dwa przyspieszają, tamte dwa zwolniają. Jak chcę go w drugą stronę obrócić, to znowu te dwa pozostałe przyspieszają, a te zwalniają. No i... To niestety chyba się tutaj nie uda. Ale co to jest na przykład to? Aha. Wing panel. Wing. Flying block. Ja bym zrobił ultra lekkiego drona. Co wy na to? To by mogło wyjść i wypalić, tylko jest kwestia jednej z rzeczy. Czy na przykład do tego można przymocować? Można. Czyli tym samym można. Sup. Brawo, Candy. Brawo. Jesteś zajebisty. Robimy tak, że... A tu jeszcze wieje wiatr, co nie? Mogę wyłączyć wiatr? Gdzie się wyłącza wiatr? Translate, rotate, chuj. Zrobimy w taki sposób tego drona, że ja będę miał po prostu, właśnie teraz na to wpadłem, ja będę miał sterowanie nim na czterech guzikach i każdy z czterech guzików będzie... To jest genialny pomysł w tym momencie, tylko że go muszę zrobić szerokiego. I będę mógł nim robić, co tylko się da. Nie ma to jak po prostu na materiale wpaść na najlepszy pomysł, jaki tylko mogłem mieć. Uwaga, tylko błagam, żeby to ruszyło dupsko do góry. Tak, żeby to się podniosło. Żeby to się podniosło. Okej. I zrobimy tak, że tu będzie tył, a tu przód. I dobra, luzik. Czyli latamy na U, I, J i K, czyli tu będzie J, J, K, U, I. Wiecie co jest? Jest jeden mały ból. To się nie... Czemu tamto mi się nie chce podnieść? Co jest? Najgorzej jest tak, jeśli klawiatura musi dawać cztery przyciski naraz. Tylko to się podnosi, a z tym jest coś, kurde, nie tak. Co jest z nim nie tak? No, już wiem. Uwaga. Równe 1. Wiedziałem, że to może być dosyć trudne. No, tak lata dron, który jest... Jak go ustabilizować? On musi być jeszcze większy. Albo też... Ująć im... Albo... Wiem co, to mi pomoże. To mi pomoże... Albo i nie.
Co by mi mogło pomóc? Na pewno po prostu, żeby on był większy i cięższy. Może nie na tych patykach dziwnych, tylko na zwykłych. Bo ja go muszę mieć sterownego. Przynajmniej trochę. Wróć. On jest, no kurde, jest sterowny, ale tak sterowny to wiecie, możecie mi po prostu w dupskę strzelić takie coś. Teraz, bo wiecie, jak jest ogólnie cięższy, to będzie też łatwiej. Wszystko musi być symetryczne. Nie ma innej opcji. Teraz zobaczmy, czy to w ogóle się podniesie. Podnosi się, okej. Okay. Okej. Czyli tak, tu moi drodzy J. Tutaj K. Okej. Tutaj U. Kręć to. Jeden gunwo. I okej, uwaga. Let's do this. Tamte śmigiełka znowu się nie kręcą. No fuck you. Dlaczego? Akurat te nie złapało. Dobra. Już lecimy tak jakby lepiej. No zobaczcie, dron leci. Tylko że jest niesterowny tak jak ja bym tego chciał. I to jest właśnie... Jak by to zrobić? Jak? Żeby on... No jest teraz cięższy ciut. To będzie trochę trudne. A na przykład pomóc balonami, znowu tak troszeczkę pomóc. Bardziej stabilny. Widzicie, tak sobie go odwrócę, dam trochę do tyłu i uwaga. Nie, kurde! Ale już troszkę wylecieliśmy. Na pewno będzie jeszcze prościej, jak go jeszcze bardziej... Tak, rozwalę mu po prostu dociążenie i dam mu takie coś tutaj. Wtedy, wiecie, bardziej taki puczek, ale też łatwiejszy do... O, widzicie, coraz jest łatwiej. I to nie jest, kurde, takie proste, jakby się mogło wydawać. A co to się tak w ogóle dymi z tego, bo ja nie ogarniam. Spróbujmy... wylądować. Dołóżmy jeszcze baloników. Balony są nie po to, żeby... Ale to też, kurde, przeszkadza trochę. Bo one tam uderzają. Spróbujmy bez nich. Widzicie, co się dzieje? No po prostu wszystko strzela i trzaska, to dlatego. A to weźmy to, wzmocnimy. Na pewno w taki sposób. O tak. Na pewno też tak. To poleci, to musi być. Ja, kurczę, z dronami od... No nie od dziecka, ale... Kurczę, stary, błagam cię. Włóżmy tu takie stelażyki. To musi lecieć. Ja się nie poddam. Z drona la Candy, to musi działać. Okej. Cyk. Cyk. I cyk. Będzie bardziej stabilny i przez to samo lepszy. No, kurde. Snipeały. Kto poleci? Tak jak ja bym chciał, to jest też kwestia wprawy, po prostu przy leceniu tym. Okej, gdzie ja mam tył? Tak to chyba miałem, nie? Spróbujmy. Tu mam tył, tam mam przód, okej. Aha! Dobra, to troszeczkę mi, że tak to mówimy, dociążyło cały sprzęt. Wróć. Dobra, ruszy dupsko. Teraz ruszy.
Tak, musiałem tylko sprawdzić na szybko, czy da rady. Też fajne by było, żeby to po prostu cały czas śmigało i podnosiło. Czyli zobaczcie, że o, pracuje cały czas. Tylko jakby to zrobić? O. O. I teraz tylko sobie steruje. Pięknie! I to jest pomysł na dzisiaj, uwaga. Czyli tutaj wracamy, nie? Wróć, 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 wróć. Tutaj dajemy o. Z powrotem po prostu. Okej. I mamy podnoszenie. I tylko sterowanie minimalne. A tutaj. Okej. Przewyczuć. Dobra, luzik. Luzik, luzik, luzik. Luzik, lądujemy, robimy wszystko. Kurczę, udało się. Teraz to lata tak, jak powinno. Dobra. Cyk. Gdzie ja to mam? J, K, L. Dobra. I całość. Luzik. Luzik, bluzik. Damy radę, ja tam wyląduję, nie ma bata. Muszę tam wylądować. Także góra. Góra, wzbijamy się. Troszkę do przodu. Troszkę w tą stronę. Tak. Bo jak go rozbujam, to już będzie kicha. Troszkę tak. Kurde! Nie uciekaj! Ustabilizuj, to już byłem blisko. O, dobra, pojedynczo. Ja już opanowałem sprawę. Serio, ale mnie porąbały ten. Wow! Ale wysokość po prostu źle obliczyłem. O, co biega? Masakra. Again. O, się musi udać. Dobra, dawaj. O, to jest proste, ale uda się. Jeszcze udało się, tylko wiecie, co straciłem? Jeden maciupeńki szczegół, który nie pozwoli, kurwa, ruszyć mi dupska stąd. Cholera. No, zobaczcie. Ja może i wyląduję na ziemi, tylko że nie w całości. O! Tak się ląduje? Jest! No kurczę, byłoby tylko troszeczkę to mocniejsze. Spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze raz, delikatniejsze lądowanie po prostu. Dawaj. No, 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 przyziemienie delikatniejsze, skurwysynu. Chodź, mamy radę. Nie no, znowu tamto? Jakie to jest chore! Ja to mam wzmocnić. Bez kitu. Zaraz tu tak Nie no, znowu to tu zrobię, to będę miał problem. Poprawiamy. Jeszcze raz, to się musi udać, uwaga. Kat, już bym był praktycznie. Widzieliście? Tu. Nie szybko, nie rób tego szybko. Skomplikowana rzecz. Ale już coraz lepiej mi to idzie. Wylądowałem! Wylądowałem! Dziękuję, teraz tylko się wzbiję i wyląduję gdziekolwiek na ziemi. A? Ludzi jeszcze zmasakruję, uwaga. Pomóc im. Jeszcze. No jeszcze jednego chcę zatłuc. O, pięknie.
Można, można. Dobra, słuchajcie, dron wydaje mi się po prostu w pełni udany. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Prawda, po pierwsze, że jest mocny, może choć też nie do końca, bo tutaj bym go wzmocnił w niektórych elementach. Ale na serio, nie myślałem, że uda się aż tak fajnie go zrobić, że będzie tak super sterowny i że tak delikatnie sobie poleci i nie będzie aż jakiś taki wariat jak na początku, że udało mi się to skonstruować. I mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Obczajcie wszelakie linki, które macie w opisie, refy, hitboxa, zafollowujcie. Zaproście mnie do znajomych na Facebooku, jeśli jeszcze mnie nie zaprosiliście, to tam na pewno jest link. Dołączcie do grupy Czarodziejek Andiego, no i w ogóle wszystko obczajcie. A tymczasem miłego dnia, trzymajcie się, cześć, na razie.